2 marca nas obrali z chałupy i wszystko tu, to nas było tu 15, a na drugi dzień rano przyprowadził jeszcze 35 osób z Gliwic. Wszystkie bogate dziełuszki były, one mieli sklepy te rodzice, no piekarnia, jeszcze ojciec przyleciał, mówi gdzie to? A co was opłodzi? Co was opłodzi? Ojciec tam przyniósł trochę chleba spakowane, nie? Żeby coś mieć zjeść I potem myśli, pff, gdzie tam jeszcze... Ani jeść, ani sikać, ani nic, ale śniega my mieli dotąd. Ostropa, to te wszystkie, te wioski takie, nie? To mi tam dośli, to już ciemno było. No, a to ta gospodyni... Do jakiegoś, nie wiem, czy tam, co to za chałpa była. No to ona tam zupa miała ugotować, ale to była zupa, to sama woda. A chleb, suchy, kawałek, i to było wszystko. To my tam trzy czy cztery dni w tej chałpie byli, w tych rudach. A stamtąd potem nas przy, przewieźli, przyszli z, z ciężarowym wozem, wpakowali nas na ten wóz i do Knurowa. Do tej nowej szkoły. I my w jednym pokoju były może 30 ludzi. A jeść jak my dostali w misce, i myślę, że to były miski, no coś tam, jak my dostali to trzy osoby na taka miska. No i, i, i jakby się człowiek miał najeść, nie? My potem piechotą szli do bytumia, do więzienia. A ludzie stali z z boków. Idą te Niemcy, Niemcy idą, Niemcy idą. No to człowiek, no, no, no to nie szło. Nie szło. No, a potem, jak my w, w więzieniu byli, w, w Betomiu, to już to znowu transport przyjechał z, z, z Opola. To my z Betomia do Katowic jechali cały tydzień. A jeszcze by oko straciła, bo ja tak prawie siedziała, w tym wagonie, a była taka uszczerbka, nie, ja, i to ja wzięła, i, i zrobiła, chce miejsce, ja chciała patrzeć, nie, jak się pojedzie, ja nie, a ten rus chodził tam, a widział, że ją ten, jak wskoczył, teraz mi ten nóż zabrał, jeszcze dobrze mi, ten nóż zabrał, nie, taka dziewczynka, u nas Wrocławia była, ona może miała 16, może 17 lat, nawet nie taka ładna dzieło, tak połowa drozy, to ona zmarła. Ona, ona już nie wytrzymała bo ona no, o mamie, o mamie i ten. No i to aż gdzieś tam połowa wyciągli, postawili i ci. Tak mi jechali prawie dwa miesiące. Jak my tam zajechali, to prawne się wiosna robiła, w kwiecień. To już było trochę ciepli. No, to jest w Drzezhanskan, bo tam ino ruskie byli, niech takie złodzieje, nie złodzieje. I tu chodzili w ruskie wojsko z psami do goła. Tu się nic nie widziało, tylko jak czasami. To, ale to już z już, już daleka było, że, że pociąg tam jechał, nie? To raz jechał pociąg tam, ale kawał to było. To był zgliwicy 1 maja. Towar, nie towar, tylko na, wszystkie aparaty tego, nie? Bo ludzie, ludzie te chłopy byli w fabrykach, ale też musieli dosyć kawał iść do tej fabryki. No i to one widzieli, potem przyszli, mówili, wiecie co, Uta 1 maja przejechało, 60 czy 80 kobiet, no było, przeszło 20 kobiet, zmarło.